Dzisiaj będziemy czytać 10 rozdział Księgi Daniela i chciałbym powiedzieć, że przez kilka tygodni rozmyślałem, że połączę któreś te rozdziały połączę razem. Chciałem połączyć 10 i 11. Nie można rozerwać 11 i 12. Gdybyście zapamiętali, tego się nie da zrobić. Natomiast gdybyśmy ten rozdział 10 chcieli pominąć, nie zrozumielibyśmy w ogóle 11 i 12. Ten rozdział jest kluczowym, jeżeli chodzi o następne objawienie Daniela. Dlatego to, co w tym rozdziale dzisiaj przeczytamy, to, co dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, jest takim kluczowym zadaniem, które musimy zrobić, żeby przyjść do rzeczy, które naprawdę Bóg chce objawić w takim wielkim namaszczeniu. Uwierzycie mi? Amen? Zobaczymy to dalej. Ale chciałbym was zachęcić, że ten rozdział, tak jak Daniel opisuje tę sytuację, jest niezwykły. Na 5 wieków przed przyjściem Chrystusa dowiadujemy się, Daniel dowiaduje się, jak walczyć duchowo, jak modlić się. Dowiaduje się, że jest ktoś, kto zwycięża, kto walczy i zwycięża każdą przeciwność, każde zwierzchności. Dowiaduje się, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. Wszystkiego tego w tym rozdziale właśnie możemy się dowiedzieć. Taki w Starym Testamencie można powiedzieć, może nie po raz pierwszy, ale jeden z takich wyraźnych momentów, kiedy to zobaczymy. Ale już nie wyprzedzam, żeby czegoś nie zepsuć. Chcielibyśmy otworzyć 10 rozdział. Dzisiaj czytamy 10 rozdział Księgi Daniela. Jak zawsze mi przychodził tytuł łatwo, tak tutaj mi przychodził tylko tytuł, że to jest przełom. Kiedy modlimy się i czasami mamy coś takiego, że to jest przełom, że wiemy, że teraz już się coś dzieje, to właśnie tutaj w tym rozdziale coś takiego zanotowałem, zobaczyłem to. Dlatego chcielibyśmy otworzyć, macie otwarte Księgę Daniela, 10 rozdział. Czytamy tak. W 3 roku panowania Cyrusa, króla perskiego, Danielowi, któremu nadano imię Belteszezar, zostało objawione słowo. Słowo to jest prawdziwe, a zastęp wielki. Daniel rozważał to słowo i w widzeniu otrzymał zrozumienie. W tych dniach ja, Daniel, smuciłem się przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw ani mięsa, nie brałem do ust wina i nie namaszczałem się olejkiem, póki nie wypełniły się te 3 tygodnie. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad brzegiem Tygrysu. Gdy podniosłem oczy, zobaczyłem jakiegoś mężczyznę. Ubrany był w lnianą szatę, a biodra przepasane miał pasem ze złota najwyższej próby. Jego ciało przypominało topaz, twarz jaśniała jak błyskawica, a oczy płonęły jak pochodnia. Ramiona i stopy błyszczały jak polerowany brąz, a dźwięk jego głosu był potężny jak głos grzmotu. I tylko ja sam, Daniel, oglądałem ten widok, towarzyszący mi ludzie niczego nie widzieli, ale ogarnęło ich drżenie, uciekli i ukryli się. Zostałem zatem ja sam i sam oglądałem ten przejmujący widok. Wyczerpało to jednak moje siły, zwykle żwawy, poczułem się całkowicie rozbity. Każdy ruch oznaczał trud. Wtedy usłyszałem jego słowa. Na ich dźwięk upadłem na twarz, w odrętwieniu i z twarzą ku ziemi. Ale zaraz dotknęła mnie jakaś ręka i potrząsnęła mną tak, że się podniosłem. Oparłem się więc na kolanach i dłoniach. Danielu, cenny skarbie, zwrócił się do mnie. Skup się na tym, co ci powiem. Stań na nogi, tam gdzie stoisz, bo przychodzę tu teraz posłany do ciebie, a gdy wypowiedział do mnie te słowa, wyprostowałem się drżąc. Nie bój się, Danielu, ciągnął, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przychodzę z powodu twoich słów. Jednak książę Królestwa Perskiego przeciwstawił mi się. Przez 21 dni, wówczas Michał, jeden z pierwszych książąt, przyszedł mi pomóc, bo byłem osamotniony tam przy królach Persji. A przyszedłem, aby dać ci wyjaśnienie, co ma spotkać twój lud w dniach ostatecznych, bo znów widzenie dotyczy tych dni. Gdy wypowiadał do mnie te słowa, opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem. Wtedy ktoś przypominający człowieka dotknął moich warg i otworzyłem usta i przemówiłem do tego, który stał przede mną. Panie mój, już na sam widok tego poczułem bóle i straciłem siły. I jak tu może taki sługa mojego pana jak ja rozmawiać z takim panem jak ty? Bo ja już nie mam siły, aby stać i brakuje mi tchu. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś z wyglądu jak człowiek i posilił mnie. Nie bój się, cenny skarbie, pokój ci, powiedział. Bądź mężny, bądź naprawdę mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem przypływ sił.
Niech mój pan mówi, prosiłem, bo czuję się już posilony. Wtedy powiedział, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem Persji, a gdy tylko wyruszę, pojawi się książę Grecji. Jednak oznajmię ci to, co jest napisane w Księdze Prawdy. A tymczasem nie ma nikogo oprócz waszego księcia Michała, kto by mógł dołączyć do mnie w walce przeciwko nim. Do tego miejsca, do 11 rozdziału. Widzimy tutaj takie niesamowite przeżycie Daniela, prawda? Zgadzacie się ze mną? Może na początek powiem trochę, jaki to czas jest, jakie to jest miejsce. Daniel, to już jest kolejne jego widzenie, kiedy modli się. Daniel się dużo modli, zauważyliśmy. Normalnie przez całe swoje życie modli się regularnie, modli się też w większym stopniu, kiedy jest potrzeba. Jest wprawiony w modlitwie. On rozkoszuje się być w obecności Bożej, a wiemy, że w modlitwie możemy przyjść do Boga. Przychodzi zatem Daniel do Boga. I wiecie, to jest niesamowite, że kiedy czytamy tę historię, Daniel ma już około 86-87 lat. Jest seniorem, jest staruszkiem, który ciągle nie traci na swojej sile, na swoim wigorze. Jest pełen zapału i pełen siły. Jaki mamy czas? Więc czas mamy taki, że już jest trzeci rok panowania Cyrusa. To jest król Persji. Pamiętamy, pierwszym królem był Med, był Dariusz, tak? I drugim królem był Pers i to był król Cyrus. To był ten król, który wszyscy pewnie wiemy, ale jeżeli ktoś zapomniał o tym, to ten król, który wydał dekret, że Izrael, żeby wracał do swojej ziemi, żeby odbudować Jerozolimę. I mamy teraz taki czas, że to widzenie, kiedy Daniel opisuje, on jest w trzecim roku panowania tego króla. Chciałbym przypomnieć, co się działo dwa lata wcześniej. Dwa lata wcześniej działo się to, że Daniel, kiedy zauważył w księdze Jeremiasza, to co czytaliśmy w zeszłym tygodniu, że 70 lat ma trwać niewola Izraela w Babilonie. Oczywiście teraz już jest Persja, ale to o to samo chodzi, o tę niewolę. Wtedy będzie upamięta się i wróci do swojej ziemi. Daniel wtedy, pamiętacie, modlił się bardzo gorliwie, bardzo, bardzo uparcie, bardzo gorliwie. To, co mnie ujmuje, to on jest bardzo w tej modlitwie wytrwały. Stoi mocno w modlitwie, nie odpuszcza. My czasami odpuszczamy i mówimy, wiecie, tak jak żeśmy powiedzieli sobie, nie trzeba tak głośno, Bóg słyszy. Ale Daniel wie, co znaczy modlitwa. On wie, że u Boga jest łaska. On wie, że Bóg jest łaskawy. On modli się i bardzo mu zależy na narodzie izraelskim. Wiecie, ten staruszek ciągle, mimo 86 lat, w podeszłym wieku, otwiera okna w stronę Jerozolimy. Przez tyle lat, słuchajcie, trzy pokolenia. Przez tyle lat otwiera okna w stronę ukochanego swojego kraju i modli się trzy razy dziennie. A kiedy przeczytał proroctwie, zaczyna pościć i modlić się, aby Izrael opamiętał się i wrócił do Jerozolimy. Niesamowite, mnie to naprawdę ujmuje. I teraz mamy taki czas, kiedy Daniel modli się, czytaliśmy to tydzień temu, modli się, żeby wyruszył Izrael, żeby Izrael mógł wyjść. Wiecie, sam Daniel już jest w podeszłym wieku, więc nie czuje się na siłach, żeby taką długą podróż przebyć, tak sobie myślę, ani też nie nadaje się do pracy ciężkiej przy budowie, odbudowie Jerozolimy. Ale wiecie, z tamtego miejsca, tam gdzie jest jeszcze potrzebny w Persji. Nie zapominajmy o tym, że pomimo 86-87 lat, on ciągle jest urzędnikiem w Królestwie Perskim. On jest ciągle na dworze króla Cyrusa. Popatrzcie się, jak Bóg niesamowicie błogosławi. Pomimo takiego sędziwego wieku, ciągle jest świeży umysł, ciągle jest błyskotliwy, wiecie, potrafi prowadzić rzeczy lepiej niż wszyscy inni, nawet młodsi. Zgadza się? To jest niesamowite. Wiecie, to jest taka błyskotka w tym wszystkim, że kiedy był najmłodszy ze wszystkich, był 10-krotnie lepszy od starszych. A kiedy był najstarszy od wszystkich, ciągle był świeży i lepszy od młodych. To jest łaska u Boga. Amen. I my możemy tak samo doświadczać tego, kiedy trwamy przy Bogu, kiedy jesteśmy blisko Niego, kiedy chcemy otworzyć swoje serce i iść całkowicie za Bogiem. Amen. Bez kompromisu. To jest łaska Boża. Ale to tylko tak na marginesie. Co się dzieje dalej? Więc Daniel modli się o to, żeby Izrael wrócił, żeby się upamiętał. Ale kiedy widzi sytuację, że Izrael wcale się tak nie, wiecie, nie ciągnie, nie ciśnie do tego, żeby wracać do swojej ziemi, do Palestyny, do Jerozolimy,
Dlatego modli się. I wiecie, w tym dwa lata wcześniej Cyrus wydał dekret, że Izraelici mogą wracać do swojej ziemi. To już jest trzecie pokolenie, jak z tego, co dobrze liczę. I wiecie, niewielka grupa ludzi tylko się zchęciła, żeby wrócić pod powiedzmy, pod kierownictwem Zerubabela, przewodnika. Wychodzą, są w eskorcie, są w obstawie. Wieści dochodzą już, że bezpiecznie dotarli do Jerozolimy. I zastanawiacie się może, dlaczego tutaj Daniel tak wyraźnie napisał, że w którym to wierszu napisał? W czwartym wierszu chyba czytaliśmy. Daniel pisze, a 24 dnia pierwszego miesiąca byłem właśnie tego dnia. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, co to znaczy. Ja sobie to sprawdziłem i wiecie, to było 3 dni po zakończeniu Paschy i Przaśników, święto Izraela. 24 dzień tego miesiąca. Więc Daniel, wiecie, on marzył i widział, że ci ludzie po 70 latach pierwszy raz święto obchodzą w Jerozolimie. Jerozolima jest zburzona, ale są na miejscu, gdzie powstanie świątynia, gdzie powstanie miasto, będą mogli zakładać rodziny, żyć i przeżywać błogosławieństwo. Więc wyobrażacie sobie, co on musiał przeżywać w swoim sercu, jakie pragnienie i tęsknota była, żeby być właśnie w Ziemi Świętej. I dlatego tak dokładnie, myślę, jest napisane, że to jest ten dzień. Obliczył dokładnie, że to w tym dniu siedział właśnie i rozmyślał nad tym. Niesamowite. Co dalej mamy? Więc kiedy ta grupka Izraelitów poszła, wyszła i dotarli na miejsce, Daniel o tym wie, dlatego że on wszystko w tych księgowości, w tych dokumentach, wiadomościach, wszędzie jest, wiecie, jak urzędnik, z pierwszej ręki ma wszystko. I tutaj po 2 latach się okazuje, że kiedy zaczęli budować, niewiele zaczęli, dopiero co fundamenty księdze Nehemiasza czy Ezdrasza, możemy jak Ezdrasz był, możemy o tym poczytać, kiedy dopiero co wyszli z ziemi, tak to powiemy, po budowlannemu, zaczęły się kłopoty. Pojawili się wrogowie, głównie Samarytanie, którzy sprzeciwili się, że oni tam budują, że się naród coś tam, wiecie, robi. Zaczęli się burzyć, zaczęli sprzeciwiać się, napisali nawet i skargę donieśli do Cyrusa, do władcy Persji, czyli obecnego tego, którym imperium rządził. I król Cyrus wstrzymał tę budowę. Więc wszystko się zatrzymało, przyszło wielkie zniechęcenie, to możemy czytać na kartach Biblii. Kiedy to zniechęcenie przyszło, Daniel doskonale o tym wiedział. Wiecie, i popatrzcie się, co może być w jego myślach. Przypominacie sobie, kiedy modliliśmy się wielokrotnie o kogoś, kto potrzebuje uzdrowienia? Kiedy słyszeliśmy wieści jakieś, powiedzmy, niekorzystne, co się dzieje w naszych głowach? Zniechęcenie przychodzi, zgadza się? Choćbyś jak mocno wiedział, że masz obietnicę od Boga, to jednak jesteśmy w ciele, słuchajcie, i zawsze jakieś zniechęcenie ma prawo wpukać do drzwi. I tak się dzieje. Czasami sobie myślimy, Boże, a już tak dobrze było. Już był przełom, już było dobrze. Dlaczego teraz zniechęcenie? Właśnie w takim czasie był Izrael. Przyszło zniechęcenie. Dlatego teraz mamy wyjaśnienie, dlaczego Daniel 3 tygodnie nie jadł smacznych potraw, nie pił wina, nie jadł mięsa, pościł i modlił się i wołał. Właśnie z tego powodu. Czy Bóg wysłuchiwał Daniela zawsze? Jak myślicie? Tak? Zawsze. Popatrzcie, za pierwszym razem, gdyby Daniel się nie modlił, to by ta grupa nie wyszła. Nie byłoby dekretu i nie byłoby prawa, żeby wyszli Izraelici i mogli wracać do swojej ziemi. Zgadza się? Bo Bóg powiedział, że będziecie się modlić, wstawiać i ja otworzę. Zgadza się? Był jeden człowiek, który modlił się. Wiem, że na pewno miał wielu przyjaciół, bo tutaj w tym widzeniu czytamy, że byli koło niego ludzie, którzy widzieli i słyszeli, ale pouciekali, bo się bali, kiedy Bóg do Daniela przemówił. Więc nie był sam. Nie wiemy, czy to była służba tylko, czy to byli jego przyjaciele, nawet w modlitwie mogło tak być. Świętość Boża to jest, wiecie, nie tylko piękno, ale to też jest, przychodzi wielka bojaźń i wielki strach. Amen. To będziemy czytać za chwilę. I co się dzieje dalej? Daniel jest bardzo zasmucony, jest bardzo zaniepokojony sytuacją, że wszystkie prace zatrzymały się i teraz nie wiadomo, co będzie dalej.
Dlatego się modli i się modli i nie ma odpowiedzi. I Cyrus żadnego dekretu nie wydaje. Nadal jest wstrzymana budowa, nadal jest wstrzymany rozwój Jerozolimy. Co się dzieje? Mijają 3 tygodnie, 21 dni. I właśnie tutaj, w tym momencie, Daniel jest nad brzegiem rzeki Tygrys i otrzymuje widzenie. I wiecie, to widzenie jest bardzo szczególne, chyba największe, najszczególniejsze z całej Księgi Daniela, jeżeli możemy tak powiedzieć. Dlatego, że tutaj, jak w poprzednich rozdziałach, były tylko domniemania i dyskusje biblistów, że Chrystus pojawiał się w objawieniach tym ludziom, czy to w piecu ognistym, czy to Danielowi osobiście, tak tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że to właśnie jest Chrystus. Amen? Gdybyśmy teraz otworzyli, a wiem, że na pewno lubicie czytać objawienie Jana, na samym początku, pierwszy rozdział, te same słowa apostoł Jan pisze. On mówi te same słowa, że w długiej lnianej szacie, jego oczy jak płomień, z jego ust wychodził ostry, obosieczny miecz. Amen? Pamiętacie takie słowa? Jego włosy lśniały piękną bielą. Tutaj Daniel opisuje, że jego oczy były jak błyskawica. Ostatnio mieliśmy burzę, wiecie, ja rano wstanę i popatrzyłem się, ja długo miałem takie odbicie w oczach, jak patrzyłem się, nie idzie patrzeć, po prostu to jest nie do przeżycia. Oczy tego nie przyjmują, nie są w stanie tego przyjąć. A Daniel zobaczył to w oczach Chrystusa. I tutaj nie ma dwóch zdań, nie ma w ogóle wątpliwości, że to sam Jezus Chrystus na kilka wieków przed przyjściem w ciele na ziemię objawił się Danielowi. Niesamowite, prawda? I teraz chcielibyśmy zastanowić się, co same przeżycie Daniela, ile go kosztowało. Wyobrażacie sobie staruszek, który senior, który modli się, który walczy, który się modli. Objawia się mu Jezus Chrystus. I tutaj jest napisane, że kiedy zobaczył go, padł na twarz. Nie był w stanie ustać na nogach, padł na twarz. Był tak rozbity, opisuje o sobie Daniel, że nie był w stanie w ogóle funkcjonować, stracił przytomność. Dlatego właśnie ta osoba, ten ktoś potrząsnął nim i podniósł go. I powiedział mu: wstań, bo mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Daniel pomimo tej zachęty, pomimo tego, że posilił go sam Chrystus, on podeprzył się tylko na kolanach, jak tutaj czytamy, i na rękach, twarzą w dół i nie był w stanie nadal się podnieść. Stracił w ogóle siły. W takim właśnie majestacie. Wtedy widzimy tutaj, że Słowo Boże nam mówi, że sam Chrystus mówi do niego: Danielu, cenny skarbie. Słuchajcie, to już jest chyba drugi, a jeszcze będzie kilka razy, kiedy sam Bóg, trzecia osoba świętej Trójcy, mówi do niego: skarbie. Wyobrażacie sobie to? Danielu, skarbie. Do najbliższej osoby się tak mówi. Jest coś, co nas w tym zaskakuje? Że Bóg tak bardzo kocha nas? Amen? To jest właśnie to. Chcę wam to powiedzieć, że to jest Bóg. Tak bardzo ciebie kocha. Kiedy tylko zdecydujesz odwzajemnić tę miłość, jesteś dla Niego skarbem. I tak jesteś dla Niego skarbem. On czeka, On chce, żebyś całość swoje życie powierzył Jemu, aby On mógł wylewać swoje błogosławieństwo i miłość na ciebie. Amen. Dlatego wiecie, co ważnego jest bardzo. Jeżeli bym zapomniał, to chcielibyście to pamiętać albo zapisać. Zawsze w momentach słabości, w momentach, kiedy nie dajesz rady, kiedy twoje ciało nie wyrabia, jest potrzebne słowo. Dlatego tutaj Chrystus mówi do niego słowa i mówi: zwrócił się do mnie, skup się na tym, co ci powiem, stań na nogi, bo tam, gdzie stoisz, przychodzę teraz posłany do ciebie. To jest bardzo ważne, że Chrystus posyła słowa. To jest niesamowite. Nie miałem takiego spotkania w swoim życiu tak, aż tak potężnego jak Daniel. Tęsknię do takiego, chociaż nie wiem, czy przeżyłbym. Amen. Ale słuchajcie, kilka razy znalazłem się w obecności Bożej, a jeden taki z takich momentów pamiętam i bardzo się mi tutaj spodobało, kiedy czytam Księgę Daniela, byłem w bardzo podobnej sytuacji. Chociaż nie widziałem na oczy takiej chwały, takiej obecności Bożej. A może opowiem wam o tym. Byłem kiedyś na pewnej konferencji, a wcześniej w moim życiu to bardzo często oceniałem różnych ludzi. Kiedy, wiecie, był chrzest w Duchu Świętym i ktoś się przewracał, to ja zawsze stałem bardzo mocno na nogach.
Kiedy modlono się o ludzi, ja nigdy się nie przewracałem. Wszyscy przewrócili się, ja stałem mocno. Zawsze stałem mocno. Byłem już ochrzczony w Duchu Świętym. To nie tak, że byłem przeciwny albo coś. Przyjmowałem od Boga, pragnąłem wszystko, ale wydawały się mi niektóre rzeczy dziwne. I znalazłem się w pewnym momencie na pewnej konferencji, której o dziwo sam sobie zapłaciłem, sam sobie tam pojechałem, chociaż wszyscy mówili, że to tam się nie jedzie. To był taki czas, wiecie, tam 90. początek lat. I kiedy pojechałem na tę konferencję, to w pewnym momencie słowo mnie tak mocno dotknęło, Duch Święty mnie tak dotknął mojego pragnienia, że ja wiedziałem, że pierwszy jestem na tej sali, chociaż było tam też może ze 3000 ludzi, że jestem pierwszy, który potrzebuje tego tak bardzo, więc wyrwałem, było przede mną trochę wolnych miejsc, a z boków było wszędzie pełno ludzi, ja po tych ławkach przeleciałem i pierwszy leciałem tam do przodu, żeby tam być. Tak mocno mnie dotknęło to słowo. Wiecie, to było w innym kraju, nikt mnie nie znał, w ogóle nie zwracałem mu to uwagi. A nawet gdyby mnie wszyscy znali, też bym nie zwracał uwagi chyba. Tak mocno mnie dotknęło. Kiedy przyleciałem na ten przód, to za mną zorientowałem się, że było wiele ludzi, wiecie, którzy tacy byli szaleńcy. Kaznodzieja, który głosił, on nie wkładał na nikogo rąk, ale zaczął się modlić i Duch Święty przyszedł, stąpił. Ja nie zorientowałem się nawet kiedy, leżałem na podłodze. Strasznie mi było nieswojo, bo pierwszy raz w życiu nie zapanowałem nad sytuacją. Wiecie, zawsze byłem taki stabilny, mocny, polegałem na sobie, ale nie zapanowałem nad tym. Leżałem na podłodze, więc postarałem się i postanowiłem, że muszę coś z tym zrobić, więc nie umiałem wstać, wiecie, nie potrafiłem. Ktoś nawet tam przylegnął na moje nogi, bo też się przewrócił. Więc próbowałem się ruszyć. Postanowiłem, że się przewrócę na brzuch i na kolana, na ręce i będzie mi łatwiej i wtedy wstanę. Więc kiedy zrobiłem taki ruch, kiedy się tak przewróciłem, byłem dokładnie w tej pozycji, co Daniel. Moje stawy mnie tak osłabły, że ja w ogóle nie mogłem ruszyć. Ja myślałem, że mi się wszystko rozsypie tutaj. Nadgarstki, stawy były tak słabe, że w tym momencie zdałem sobie sprawę, że to jest Bóg. Że tu w tym momencie to jest Bóg. Tak naprawdę jakby stanął przede mną i powiedział, to ja jestem. Prosiłeś mnie, chciałeś się spotkać, to jestem. Wiecie, w tym momencie wszystko się ugięło, padłem na tę podłogę, pamiętam do dzisiaj, jak pachniał ten dywan. Potem już nic nie pamiętam. Ale słuchajcie, potem pamiętam, że było słowo właśnie i to było z Księgi Jozłego. Usłyszałem słowo, bądź mocny i bardzo mężny. I to słowo mnie wzmocniło. Dopiero zacząłem czuć siłę, rękę. Słuchajcie, chcę was zachęcić do tego, nie bójcie się obecności Bożej. To jest najlepsze, co może być. Nie bójcie się obecności Bożej. Nie wstydźcie się jakichś dziwnych reakcji. Kiedy Duch Święty przychodzi, On ciebie weźmie w swoje ramiona. To, co przeżyłem wtedy, zmieniło moje życie na długo i chyba na zawsze. To tak na marginesie. Ale tutaj, kiedy widzimy Daniela, on wiele więcej, wiecie, bo on widział Chrystusa. On na swoimi oczyma i wiecie, w ciele człowiek nie jest w stanie tego przeżyć. Dlatego myślę, że Chrystus był bardzo dla niego łaskawy, aby mógł przeżyć to i nie umrzeć. Wyobrażacie sobie to? Serduszko 86-letniego czy 7-letniego staruszka musi przeżywać takie bicie mocne. Co się dzieje dalej? Kiedy przychodzi Jezus do niego i mówi, Danielu, jestem tu dla ciebie właśnie. I tutaj mówi na niego słowa, że musi przekazać mu bardzo ważną rzecz. I mówi do niego, jestem po to, żeby ci powiedzieć, co się wydarzyło, kiedy zacząłeś się modlić, zanim podjąłeś decyzję. I Daniel nie był w stanie tego słuchać. Kiedy usłyszał słowo, na słowo Boże, znowu upadł na ziemię i znowu był bezradny i bezsilny. Wiecie, kilka razy. Wyobrażacie sobie to, kiedy czytaliśmy poprzednim razem, kiedy spotkał się z Gabrielem, Daniel? Była podobna sytuacja, ale szybko się opamiętał. Szybko przyszedł do siły. Natomiast tutaj jest o wiele, wiele więcej, kiedy spotyka samego Chrystusa. Nie jest w stanie funkcjonować. A dobry Bóg wie, że dopiero wtedy, kiedy będzie mógł być przytomny i wiedzieć, zrozumieć, będzie mógł w stanie przyjąć objawienie. Bóg dobrze wie, czego potrzebujemy. To jest cudowne. To jest dobra nowina dla nas. I wtedy, kiedy znowu upada, kiedy znowu go siły odchodzą, podchodzi ktoś i tutaj jest napisane, że podobny do człowieka. W Starym Testamencie często, kiedy jest napisane podobny do człowieka, ktoś jest, to jest bardzo często i tutaj na pewno chodzi o anioła. Więc znowu przy niemu jest anioł, który go wzmacnia, który kolejny raz go podnosi, kiedy Chrystus do niego mówi. Chrystus go podnosi i podniósł go i wzmocnił go.
Tu jest napisane, wtedy ponownie, 18 werset, czytam, wtedy ponownie dotknął mnie ktoś, wyglądał jak człowiek i posilił mnie. Nie bój się, cenny skarbie, pokój ci powiedział. Bądź mężny, naprawdę mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem przypływ sił. Niech mój Pan mówi. Kiedy Daniel wtedy dostał siłę, przyszły siły mu, to on mówi, niech mój Pan mówi, jestem gotowy przyjąć. Wiecie, następne zdanie, które jest tutaj bardzo ważne, mówi o tym, że Chrystus do niego mówi, że potrzebujesz teraz być bardzo rozważny, potrzebujesz słyszeć głos, dlatego że to, co ci teraz powiem, jest bardzo, bardzo kluczowe. Nie możesz być na pół nieprzytomny, nie możesz być na pół śpiący. I tutaj też zanotujcie, kiedy przychodzi do nas Słowo Boże, kiedy przychodzi do nas Bóg w swojej świętości, kiedy chce nam objawić rzeczy, jakiekolwiek do twojego życia, czy do przyszłości, czy proroctwo, czy objawienie, czy to ma być słowo do ciebie, musisz być trzeźwy. Dlatego pamiętacie, zachęcałem was, żebyście mieli jakiś notatnik zawsze, długopis przy swoim łóżku, czy tam, gdzie odpoczywacie, wszędzie, gdziekolwiek jesteście, żeby kiedy przyjdzie słowo, żebyście nie stracili tego. Ja tak robię, bo wiecie, czasami przychodzi tak, że przychodzą myśli, zaczynają być emocje, wszystko dobrze, ale kiedy się to wszystko skończy, jesteś podekscytowany, jesteś szczęśliwy, jesteś radosny, ale już nie pamiętasz, co było w pierwszej kolejności. Zgadza się? Dlatego to jest właśnie potrzęśnięcie anioła. On wiedział, że Daniel musi być posilony, musi być trzeźwy, musi to wiedzieć. W tym momencie pewnie nie był w stanie pisać, dlatego musiał to wszystko zapamiętać, a Bogu zależało, żeby to zapisał. I co następnego się dzieje? Wiecie, to, co teraz powiem, to jest niesamowite. Wrócę do 12 wersetu. Chrystus mówi tak, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przychodzę z powodu twoich słów. Jednakże książę Królestwa Perskiego przeciwstawił mi się. Przez 21 dni, wówczas Michał, jeden z pierwszych książąt, przyszedł mi na pomoc, bo byłem osamotniony tam przy królach Persji. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że są tutaj dwie sytuacje, dwie jakby grupy. Książę Persji. Chrystus mówi, że od pierwszego momentu, kiedy postanowiłeś się modlić, zauważcie, nie nawet kiedy wypowiedziałaś pierwsze słowa, i zwróciliśmy z Bogiem, z Ojcem i z Duchem Świętym, zwróciliśmy uwagę, co ty mówisz, jaka jest twoja prośba. Ale w pierwszym momencie, kiedy postanowiłeś, czyli zanim Daniel wypowiedział jakiekolwiek słowa, postanowił tak, od jutra nie będę jadł mięsa, nie będę pił wina, nie będę jadł żadnych smakołyków, postanowię pościć i modlić się o Izraela, żeby prace budowy zaczęły iść do przodu. W tym momencie Bóg wysłuchał jego modlitwę. I chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to, żebyś zwróciła na to uwagę, że w tym momencie, kiedy postanawiasz zgodzić się z wolą Bożą, kiedy to jest zgodne z wolą Bożą, kiedy masz obietnicę i postanawiasz działać, robić, w tym momencie niebo się otwiera. Amen? W tym momencie Bóg wysłuchuje, przyłącza się do tego. Nie dopiero po tygodniu, zanim się, wiesz, przysłucha się i powie, no dobrze się modlił, więc możemy zacząć działać. Nie. Bóg od pierwszego momentu, zanim podejmiesz decyzję, On wie, On zna twoje serce. I to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy to złapali, bo to kluczowe jest, kiedy ludzie wierzący wiedzą, jaka jest wola Boża, znają obietnice Boże i modlą się zgodnie z nimi, to jest wielkie zwycięstwo. Będziemy o tym mówić potem dalej. Tutaj jest powiedziane tak, że książę Persji sprzeciwił mi się. Więc te 3 tygodnie to trwało dlatego, że ktoś stanął na drodze, sprzeciwiał się temu, co Daniel się modlił. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę i zastanowili się nad książętami Persji i nad królem Persji. W Starym Testamencie książęta to było oznaczenie ducha. Tu w tej księdze nie ma, że tu nie było książąt w Persji. Był król. Było jasno, wyraźnie był król. Król Persji był to Cyrus. Czy chodziło o Cyrusa albo o Dariusza? Nie. Słuchajcie, tu wyraźnie jest o to, że to moce ciemności, pamiętacie na samym początku, jak powiedzieliśmy sobie, jak był ten posąg, jakie królestwa będą po kolei. Powiedzieliśmy sobie, że każde królestwo oznacza jakiś wpływ jakiegoś ducha. Powiedzieliśmy sobie, że Babilon to było rozpusta, to było grzech, to było wielkie, wielkie rozpasanie. Następne królestwo to było Persja, to było niestałość.
to było chaos, o właśnie, to słowo, chaos, to był wielki chaos, Królestwo Persji. I tutaj widzimy, że ten chaos, właśnie ten duch chaosu zakłóca, żeby tylko nie wybudowali Jerozolimy, żeby nie była składana ofiara, żeby Izrael nie zaczął wielbić Boga w świętym miejscu. Trzeba wprowadzić chaos, trzeba zamieszać ludzi, trzeba zrobić jakieś pospolite ruszenie, przeszkodzić im, cokolwiek zrobić, łopaty im pochować. Wiecie, prąd wyłączyć, cokolwiek innego. To jest duch. To nie chodzi o jakiegoś księcia tam, powiedzmy, który był synem Cyrusa, tylko chodzi o ducha tego. Następne królestwo i następne, tutaj nawet Chrystus mówi o tym, królestwo Grecji, następne. To intelektualizm, wiecie, coś, co niesamowicie zniszczyć potrafi nawet obietnice Boże, kiedy się temu podda. Potem następny był Rzym, tutaj już nie jest wspomniany, ale Rzym był następny, który był przemoc, duch przemocy. Dzisiaj wiele widzimy z tego ducha. Zgadza się? Okej. Ale teraz chcemy wrócić, że to właśnie jest powiedziane. I tutaj jest bardzo jasno, Daniel to zapisuje i rozumie już, co się dzieje. W świecie ducha żyjemy, w świecie duchowym. Słuchajcie, to nie jest to, że my sobie tutaj żyjemy na ziemi, że sobie chodzimy po tym globusie, po tej świecie. Chodzimy sobie do sklepu, do pracy gdzieś tam i nic się nie dzieje innego. Świat ducha jest bardziej rzeczywisty, bardziej realny niż nam się wydaje, niż nawet nasze ciało. Amen? I dlatego Chrystus tutaj objawia, tutaj właśnie w białym właśnie lnianej szacie gość Daniela objawia, co to są książęta. I mówi, stanęli mi na przeszkodzie, aż przyszedł Michał, który mnie wsparł, żeby mógł do ciebie dotrzeć. I zastanawiam się tylko dlatego, jak myślicie, czy to miało znaczenie, że to właśnie, nazwijmy, jest okej, że będę mówił Chrystus tutaj w tym miejscu? Skoro jest tak opowiedziane, bo tutaj jest napisane, że to był gość w białej szacie, przypasany złotem i tak dalej. Jest okej? Mamy to zapisane, czy przyjmujecie to? Więc Chrystus mówi do Daniela tak bardzo wyraźnie, że przyszedłem ci o tym powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy byli świadomi rzeczy, co się dzieje w duchu. Daniel był bardzo zasmucony, przypomnijmy sobie wcześniej. Był zaniepokojony. Widział wrogów Izraela, Samarytan. I tutaj ma wyjaśnienie, co się dzieje, że to nie Samarytanie są przeciwnikami, że to nie Cyrus jest przeciwnikiem, że wstrzymał budowę. Daniel może był zaniepokojony, że nie jest w stanie nic zrobić, ale jest ktoś inny, kto się temu sprzeciwia. Widzicie to? To jest bardzo ważne. Dzisiaj nad tym będziemy się zastanawiać. Następnie mówi tak. A przyszedłem, 14 werset, aby dać ci wyjaśnienie, co ma spotkać twój lud w dniach ostatecznych, bo znów widzenie dotyczy tych dni. I dlatego mówi mu, że przyszedłem ci powiedzieć, co będzie przed nami, co się stanie w przyszłości, ale przeciwnik tego nie chce. I tutaj w tym następnym zdaniu jest powiedziane, że król Persji, tu już jest król. Widzicie to miejsce? W 13 wersecie mamy na początku książąt, a potem mamy przy królach Persji, by pomóc, bo byłem osamotniony tam przy królach Persji. Wiecie, widzimy tutaj reakcję, że idzie pomoc z nieba na modlitwę. Modlitwa była zaniesiona i od pierwszego momentu została wysłuchana. I idzie pomoc, ale jest opór. Jest opór. I tutaj musi być decyzja zmieniona króla Persji, czyli Cyrusa, żeby zmienił dekret, żeby mogli budować świątynię. Ok? Czyli tutaj już nie chodzi o króla Persji, to już nie są moce ciemności, ale to jest władza. To jest, dokładnie chodzi o króla. I tak właśnie działa modlitwa. Potem sobie na końcu o tym powiemy, że nie walczymy z krwią i ciałem. W liście do Efezjan jest tak napisane. Co dalej? Zastanawialiście się, czy tak ktoś potężny jak Bóg, jak Chrystus, czy musiało to trwać 3 tygodnie? Myśleliście nad tym? Czy nie mógł w jednym momencie po prostu pstryknąć i zrobić to?
Wiecie, u Daniela, ja myślę, takie jest moje zdanie, możecie pomyśleć i podzielić się potem ze mną, jak wy myślicie, ale ja myślę, że u Daniela to były 3 tygodnie, ale u Boga nie mierzy się czasu taką miarą, jaką my mierzymy. Jest pewne jednak, że był opór, że moce ciemności nie są obojętne, jeżeli chcemy, jeżeli człowiek chce działać po Bożemu. Amen? Jeśli chcesz wykonywać Bożą wolę, to niekoniecznie moce ciemności będą bardzo Cię lubiły. Wręcz przeciwnie, będą Ci się sprzeciwiały. Jeżeli chcesz zaprosić kogoś na ewangelizację, to nie myśl, że z otwartymi ramionami wszyscy polecą i będziesz musiał, wiecie, wykreślać, bo wszystkich nie zabierzesz. Amen? Będziesz musiał walczyć o to. Będziesz musiał stoczyć bój z jakimś księciem pewnie. Nie? Yeah? Okej? Okay? Było tak, czy nie było tak? Było tak, zgadza się. Słuchajcie, wiele powodów i my szukamy potem wrogów, a wrogiem jest kto inny, nie człowiek. I tutaj mówi do niego, nie bój się, cenny skarbie. Przyszedłem, aby ci o tym powiedzieć. Czy wiesz, dlaczego przyszedłem? 20 werset teraz czytamy. Wtedy powiedział, czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz zaraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem Persji, a gdy tylko wyruszę, pojawi się książę Grecji. Tutaj właśnie bardzo wyraźnie jest napisane, jak się toczy walka duchowa. I chciałbym zwrócić uwagę na to, co się stało, co było tam w tym wieku, a co się stało dzisiaj. Co się stało w to, co żeśmy czytali, ile? 2 rozdziały, rozdział temu o objawieniu, kiedy Syn Boży został, przyszedł na ziemię, aby zwyciężyć na Golgocie. I tutaj jest, czytamy tak, 21 werset. Jednak oznajmy ci to, co jest napisane w Księdze Prawdy, a tymczasem nie ma nikogo oprócz waszego księcia anioła Michała, kto by mógł dołączyć do mnie w walce przeciwko nim. Wiecie, wyobrażacie sobie sytuację teraz, w tym czasie, że jest książę anioł Michał, który walczy razem, aby Boże dzieło było wykonywane na ziemi. Ale popatrzcie się teraz, wyprzedźmy to, co Bóg objawił Danielowi, co się stanie w przyszłości. To, kiedy mu objawił, że w przyszłości będzie Syn Boży, przyjdzie w ciele, że będzie zabity i że 3. dnia zmartwychwstanie, pokona śmierć, pokona demony, pokona wszystkich książąt, pokona wszelkie władze zwierzchności, wszystko będzie mu poddane i zabierze klucze piekła i śmierci diabłu. Amen? Pamiętacie? To się wydarzy. Daniel już o tym wiedział, a tutaj jest nowe objawienie o tym. I tutaj jeszcze w tym momencie jakby jest taka sytuacja, kiedy Chrystus wraz z aniołami walczy przeciwko tym księciom mocą ciemności, żeby Boże dzieło, żeby przezwyciężyć, żeby Boże dzieło się działo na ziemi, żeby Jerozolima była odbudowana, żeby chwała Boża zamieszkała znowu w świątyni. Natomiast wyprzedzę teraz czas bardzo, bardzo do przodu i popatrzcie się, co się stało, kiedy Chrystus ogłosił Królestwo Boże. To jest coś niesamowitego. Przekazał władzę komu? Komu Chrystus przekazał władzę? Kościołowi. Ciebie i mnie. Każdemu, kto jest jego uczniem, kto jest jego naśladowcą. Amen? Cieszycie się z tego? Amen? Czy wyobrażacie sobie teraz, że Jezus Chrystus mówi tam w tym czasie, że jest osamotniony w tej walce, ale dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna? Zgadza się? Słuchajcie, ile tysięcy, ile milionów ludzi jest, którzy mają w sercu Chrystusa, którzy są Jego dziećmi, z którym zawarł przymierze, mają autorytet i władzę, aby zwyciężać nad książętami, demonami dokładnie. Amen? Amen? Jesteście tego przekonani, pewni? Chciałbym, żebyśmy to bardzo wyraźnie zobaczyli, że w tym momencie Chrystus objawia, że wszelkie władze i zwierzchności i moce są poddane Jemu. Amen? Wtedy, kiedy zwyciężył na Golgocie, to się stało. Do tej pory, kiedy była do Golgoty, tak jak Daniel, prosił Boga o rozwiązanie i musiała przyjść pomoc z nieba, aby rozwiązać to, aby zwyciężyć te moce ciemności, które się sprzeciwiały temu. Rozumiemy to? Ale dzisiaj nie musimy prosić z nieba, nie musimy modlić się i błagać, żeby Bóg przyszedł z rozwiązaniem, żeby Cyrus dał dekret, żeby mogli zacząć budować. Zgadza się? Tylko w autorytecie Chrystusa, ty i ja, każdy z nas może stanąć i
zwyciężyć wszelkie moce ciemności, wszelkie moce demoniczne. Amen? Halleluja. Chcę to mocno podkreślić, żeby to nie umkło, bo to jest bardzo ważne, że to się wykonało. Słuchajcie, to jest niesamowite dziedzictwo. Jeżeli ktoś myśli, że na Golgocie się wykonało tylko przebaczenie grzechów i zbawienie, tylko chodzi o przebaczenie grzechów, to jest wielki błąd, to jest prawda, ale to jest niepełne. Jest to, że Chrystus zwyciężył moc śmierci. Amen? On zwyciężył moc grzechu. On zwyciężył wszelkie siły demoniczne. Amen? Wszelkie zniewolenia. On pokonał. Halleluja. I ty i ja w każdym momencie naszego życia możemy stanąć. Mamy Jego autorytet. Chrystus mieszka w tobie. Dzisiaj ja nie mogę tego wyobrazić sobie, dlatego wiarą chcę wam to przekazać, że miliony ludzi na całym obliczu ziemi robi dokładnie to, co robi Chrystus. Amen? Amen? To jest piękne. Słuchajcie, to jest piękne. Królestwo Boże się rozszerza. Przypomnę wizję na początku. Kamień uderza w stopy i wszystko się rozsypuje w pył. Pamiętacie tę wizję? I ten kamień to jest Królestwo Boże i on ciągle rośnie i staje się wielką górą. Amen? To jest Chrystus. To jest Chrystus. Tutaj widzimy ten kamień. Zobaczcie to. To jest Chrystus, który przez te 3 tygodnie, ten kamień, który zwyciężył księcia Persji, uderza w niego, żeby ofiara była składana, żeby chwała była oddawana Bogu. Ale dzisiaj rozrasta się tak potężnie, że już jest wielką górą. Amen? Halleluja. I to jest zwycięstwo Chrystusa. Amen? To jest piękne, to jest cudowne. Tam w tym czytamy, i Daniel może to zrozumieć. I wiecie, w pierwszym momencie możemy zobaczyć, że to jest zmaganie, że to jest czas, że to się dzieje jakieś, wiecie, ale dzisiaj możemy rozumieć, co znaczy Królestwo Boże. Co znaczy być w Królestwie Bożym. Pamiętacie, jak ktoś powiedział, że Jan Chrzciciel był największym z proroków. Pamiętacie takie słowo? Bez dwóch zdań. Największy z proroków starotestamentowych. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym, co? Będzie większy niż Jan. To jest właśnie to. Tu nie chodzi o jakieś, wiecie, wywyższenie, czy lepszą wiedzę, czy cokolwiek innego. Właśnie chodzi o zwycięstwo. Amen? Że wtedy tylko Daniel mógł prosić i czekać o interwencję z nieba, aż przyjdzie Chrystus, aż przyjdzie anioł i zwycięży. A dzisiaj ty możesz stanąć i ogłosić zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest to. To jest to zwycięstwo, nad którym chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Halleluja. I tutaj Chrystus chce oznajmić Danielowi i to jest bardzo ważne, aby zrozumiał walkę duchową. Jeżeli będziemy czytać następne 2 rozdziały w przyszłym tygodniu, to będziemy musieli wiedzieć, co znaczy walczyć duchowo, co znaczy zwyciężać w Chrystusie, co znaczy walczyć w imieniu Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, to my nie zmagamy się, bo Chrystus się zmagał. Amen? On zwyciężył. On na krzyżu się zmagał i zwyciężył. Chcę wam powiedzieć bardzo wyraźnie, że my nie staczamy żadnej walki. My po prostu mamy ogłaszać i ustanawiać Jego Królestwo. Do tego nas powołał. Amen? Dlatego, że moce ciemności już są pokonane, już nad nimi jest wyrok wydany. Klucze piekła są zabrane. Nie musimy ich szukać. Halleluja. Amen? Ja się cieszę. Nie wiem, czy chcę widzieć radość na waszych sercach. Dlatego, że kiedy modlimy się o naszych bliskich, którzy potrzebują ratunku, potrzebują zbawienia, uwolnienia, to możesz powiedzieć, że już jest zwycięstwo. Nie musisz do niego walczyć, nie musisz się starać o to zwycięstwo, gdyż ono już jest. Amen? My mamy to ogłaszać i ustanawiać. Halleluja. To jest ważne. To jest bardzo ważne. To jest walka duchowa. I chciałbym powiedzieć, że tutaj w tym momencie, w tym rozdziale zmienia się zupełnie perspektywa modlitwy. Gdyż Daniel walczył przez 3 tygodnie wytrwale, niesamowicie walczył, modlił się, pościł o to, żeby przyszedł przełom. Żeby przyszedł przełom, żeby mogła być decyzja, żeby król wydał decyzję. A tu się okazuje, że zwycięstwo idzie z innej strony. Chciałbym, żebyśmy zwrócili przez chwilę uwagę na to, co tutaj jest, o czym tutaj jest mowa. Kim są prawdziwi wrogowie? Kim są nasi wrogowie? Popatrzcie się na ten obraz. Kim byli wrogowie Izraela? Kilka ludzi wyszło, grupka ludzi wyszła do tych, którzy może jeszcze zostali gdzieś tam sponiewierani w Izraelu. Wyszła kilka grupa ludzi, którzy zaczęli budować i sprzeciwili się im Samarytanie przede wszystkim. Został wstrzymany na ich skargę i na ich żal do króla, został wstrzymana budowa. Powiemy co, Samarytanie byli winni? No to oni byli winni, bo przecież zbuntowali się, sprzeciwili się, zaczęli przeszkadzać. Powiedzieli, że nie mają prawa tutaj budować.
Nie było ich 70 lat i naraz sobie robią, roszczą sobie prawa do ziemi. Myśmy sobie już tutaj zagospodarowali. Powiedzieliśmy sobie, że za płotem nie będziemy mieć sąsiada, a tutaj ktoś przychodzi i robi sobie prawo do tego. Słuchajcie, czy oni byli wrogami? Czy Samarytanie byli wrogami Izraela? Daniel może myślał tak, że tak. Może myślał, ale teraz przychodzi objawienie, nie, to nie Samarytanie. No to kto? No to Cyrus jest, król Persji jest wrogiem. No bo przecież wstrzymał budowę. Najpierw daje dekret, a teraz wstrzymuje. Mógł napisać Daniel stosowne pismo do niego i napisać, jeżeli król Persji pisze jakiś dekret, jakieś prawo, jak wydaje jakieś zaświadczenie, to nie powinien go cofać. Czy miał walczyć z królem? Czy król jest wrogiem? Chrystus bardzo wyraźnie pokazuje, kto jest przeciwnikiem, kto jest wrogiem Bożego dzieła. To są moce ciemności. To są książęta ciemności. Konkretnie demony. Słuchajcie, i dzisiaj mamy zupełnie taką sytuację, taką samą sytuację. Kiedy idziesz po zezwolenie, żeby głosić Ewangelię na mieście na przykład i ktoś nie daje ci zezwolenia, czy to on jest twoim wrogiem? Czy to ten człowiek jest wrogiem dzieła Bożego? On może mieć nawet podstawne, wiecie, dokumenty na to, że może nie dać takiego zezwolenia. Czy on jest wrogiem? Nie. Dlatego my, jako ludzie, którzy znamy to słowo, znamy Księgę Daniela, 10 rozdział zwłaszcza, możemy wiedzieć, gdzie trzeba szukać rozwiązania. Amen? Modlisz się, idziesz i związujesz, i ogłaszasz, i zabraniasz. Związujesz moce ciemności nad sytuacją, nad człowiekiem. Nie zgadzasz się z tym stanem. Amen? Okej? Okay? Chcecie to zapamiętać, zapisać, bo to jest prawda. Wielokrotnie, kiedy przychodzimy na modlitwę, wydaje nam się, że ktoś, że coś, że gdzieś się coś dzieje. Słuchajcie, chcielibyśmy wiedzieć, kto stoi po przeciwnej stronie, kto jest przeciwnikiem. Dlatego, że co w liście do Efezjan jest napisane? List do Efezjan, 6 rozdział, 12 werset, taki łatwy do zapamiętania jest, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami ciemności, zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Amen? I wiecie, w tym samym rozdziale jest napisane, że trzeba przyjąć całą zbroję Bożą, a modlitwa jest niesamowita. Chcę wam tutaj udokumentować, pokazać coś, czym jest modlitwa. Ten rozdział właściwie pokazuje nam, czym jest modlitwa. Daniel na swoim czasie, w swoim czasie, modląc się, potrzebował wsparcia. My też go potrzebujemy z nieba. Ale dzisiaj Chrystus daje nam siłę, daje nam moc i autorytet, przede wszystkim autorytet i władzę do tego, abyśmy nakazywali, rozkazywali i czynili Bożą wolę na ziemi. Amen? Halleluja. Chcę, żebyście byli odważni. Chcę, żebyście byli stali przy tym bardzo mocno. Dlatego, że to jest prawda. Amen? Ja sobie zwróciłem taką uwagę dzisiaj. Bardzo mi to rzuciło się w oczy. Nie wiem, kiedy tutaj na początku przyszedłem, rozłożyłem sobie tutaj Biblię, to kierownik kamerzysta mi mówi tak, troszeczkę w prawo. Wiecie, ja się przesuwam w prawo. Troszeczkę do tyłu, więc ja się przesuwam. Słuchajcie, jaką on ma siłę w tym w momencie? Czy tu jest jakaś siła w tym? Popatrzcie się, jaki ma autorytet. Widzicie to? On tylko kiwnął mi i pokazał mi, że w tą stronę. Ja od razu byłem 5 centymetrów w tą stronę. Zgadza się? Chcę wam powiedzieć, że taki autorytet Chrystus na Golgocie wywalczył dla ciebie. Kiedy przychodzą przeciwności, moce ciemności chcą zagarnąć coś w twojej rodzinie, w twoim domu, kiedy chcą coś pokłócić, to powiedz w imieniu Jezusa. Amen? Taki autorytet. My nie mamy żadnej siły tak naprawdę swojej fizycznej. Nie jesteśmy w stanie swoim siłami nic zrobić, ale w imieniu Jezusa Chrystusa możesz powiedzieć idź i więcej nie przychodź do demona. Amen? Amen? Patrzę się, że niektórzy zaczęli się cieszyć. To jest dobra nowina, słuchajcie. Chrystus na Golgocie, to wykonało się. Wiecie, coś niesamowitego, że Daniel na kilkaset lat wcześniej mógł to widzieć i słyszeć od samego Chrystusa, mógł słyszeć te słowa, co się wydarzy, co się dzieje w rzeczywistości duchowej. Amen?
Halleluja. I co tam jeszcze mamy? Mam takich kilka wniosków. Kim są prawdziwi wrogowie, żeśmy się dowiedzieli, że to nie jest to człowiek, nie jest to krew i ciało. Jeżeli ktoś ci się sprzeciwia, ktoś ci tam coś powie, naciśnie ci na odcisk, to nie on jest winien. Wiecie, ja miałem taki bardzo świeży taki przykład, kiedy byliśmy w Krakowie na ewangelizacji. To był taka sytuacja, była trochę tam nieprzyjemna na stadionie, kiedy ktoś się tam zaczął kłócić. I ja sobie myślę tak, cały stadion prawie że wierzących ludzi. Ja zaprosiłem kolegę, który wie, że chrześcijanie się spotykają. I teraz taka sytuacja za tym. I już miałem ochotę stanąć powiedzieć im do słuchu. Nie znam ludzi, nie wiem kto to, ale nieważne. Zachowywali się nie tak jak trzeba. I już to było, już właściwie stałem na tym krześle i w tym momencie to słowo mi przyszło. Z kim ty chcesz walczyć? Więc tak jak stawałem, to stanąłem na tym krześle i w imieniu Jezusa Chrystusa związałem księcia Persji zamieszania. I wiecie, przeszło. Ja nie wiem, jak się dogadali, bo już nie słuchałem potem dalej, ale przeszło i poszło. Ale nie chodzi, wiecie, to jest taki mały przykład, ale wielokrotnie w domu, w pracy, gdziekolwiek, nerwowa sytuacja jakaś, coś się wymknie spod kontroli. Zgadza się? Coś cię napadnie, coś przyjdzie na ciebie i nie umiesz sobie z tym poradzić. Co robisz? Próbujesz swoimi siłami? Próbujesz ludzi poustawiać? Stań w miejscu, w którym powinieneś stanąć i ogłoś to, co powinieneś ogłosić. Amen? Wiemy, jaka jest wola Boża. Jeśli jest niepokój gdzieś zasiewany, to wiemy, co ma być w Chrystusie. Amen? Co ma być? Pokój. Królestwo Boże to co? Sprawiedliwość, to pokój, to radość. Jeżeli jest smutek i rozpacz, to co mamy ogłosić? Radość. Masz ogłaszać Królestwo Boże, masz do tego autorytet. Możesz wyprostować się i odważnie to zrobić, bo Chrystus wielką cenę za to zapłacił. Naprawdę to mnie kosztowało trochę. To kosztowało całość, to kosztowało Go wszystko. Amen? Dlatego tak ważne to jest. On tak bardzo ceni to, kiedy my naprawdę korzystamy z Jego ofiary, kiedy korzystamy z tego, co On dla nas zrobił. Chcę was do tego zachęcić. Chcę zachęcić do modlitwy. Modlitwa jest kluczem. Słuchajcie, modlitwa jest niesamowita. Zaraz o tym powiemy, kiedy jesteśmy przy wnioskach już. Powiemy o tym, co to jest modlitwa. Zauważyliście w całej księdze Daniela, kiedy przychodzą objawienia? Podczas modlitwy. Popatrzcie się, za każdym razem, kiedy Daniel zaczyna pościć i modlić się, i stawiać się, i przychodzić, i dociekać, kiedy jest uparty i kiedy w modlitwie prosi Boga, przychodzi Bóg z objawieniem. Albo anioł, albo sam Chrystus. Słuchajcie, to jest bardzo kluczowe i bardzo ważne. Przeżyłem to na własnej skórze. Wiem, że kiedy naprawdę mi zależy, kiedy dochodzę, kiedy chcę przełomu, kiedy, wiecie, tak jak dzisiaj ten tytuł, przełom, kiedy chcę przełomu, kiedy chcę dowiedzieć się, Boże, bo muszę, bo chcę, bo potrzebuję. Amen? Wtedy przychodzi objawienie. Wtedy przychodzi Boże Słowo. Nigdy nie odchodźmy przed Bożego ołtarzu, kiedy nie mamy Bożej odpowiedzi, Bożego Słowa. Nigdy nie odpuszczaj. Słuchajcie, u Daniela mi się to podoba, że on jest uparty. On prosi, tak, wiecie, on argumentuje to Bożymi obietnicami. On podpiera się Słowem Bożym. On mówi, Boże, już to zrobiłeś tyle razy, zrobisz to jeszcze raz, proszę Cię bardzo. Pamiętacie to? I jest przy tym uparty. On nie odpuszcza, to się mi podoba. I sam Chrystus mówi o tym. Wiecie, to jest Mu znane. On mówi w Ewangelii o tym, że przychodzi przyjaciel i tam bije do tych drzwi, bo potrzebuje chleb. Pamiętacie taką historię? I co on zrobi? Po kilku razach mówi, no dość, no już chyba poszli spać i już będzie pozamiatane. Nie dostanę nic, ani kromki. Tak było? Bije tak długo w te drzwi. Jeżeli jego nie obudzę, to jego dzieci pobudzę. A na pewno będzie ciekawie, jak żona wstanie. Okej, okay, więc musi mi dać, jest moim przyjacielem. I tak bije długo, aż ten wychodzi i tak jest napisane, że choćby nawet do przyjaźni. Jeżeli nawet z jego przyjaźni by powiedział, no jest moim przyjacielem, nic mi nie zrobi, nie zobrazi się na mnie, nie wstanę, nie dam mu chleba. No to do czego? Wstanie? Do natręctwa. To nie jest ładne słowo, zgadza się?
ale Boże. Bóg lubi to słowo, słuchajcie. On chce, żeby jego dzieci były właśnie taki. Daniel był taki i Bóg przyszedł do niego z objawieniem. Chcę was zachęcić, módlcie się. Jeżeli masz potrzebę, wstań, módl się. Jeżeli nie potrafisz stać, to klęknij, to padnij na podłogę, módl się, zamknij drzwi za sobą, módl się, rób to głośno, rób to hałaśliwie, rób to jakkolwiek. Jak zachęcałem w zeszłym tygodniu, możesz być wielomówny, naprawdę. Słuchajcie, Słowo Boże jest Słowem Bożym, jest cudownym Słowem Bożym, ale czasami diabeł mówi do ciebie, nie możesz być wielomówny jak faryzeusze. Nie bądź taki. W modlitwie dwa zdania i Bóg słyszy, Bóg wie. Tak wiecie, święte słowa diabeł potrafi powiedzieć. Tylko po to, żebyś się nie zaczął modlić gorliwie, bo wie, co się stanie. Amen? Dlatego w modlitwie bądźmy wytrwali, bądźmy mocni, bądźmy nieustępliwi, natrętni. Chciejmy docieknąć tego. Jeżeli tego nie masz dzisiaj, to módl się jutro. Jeżeli tego nie zostałeś za tydzień, to módl się 3 tygodnie. Przyjdzie odpowiedź. U Boga nie ma czasu. Dlatego nie możemy zwracać uwagi na to, że już się modlę tyle czasu. Panie, ale ja się już modlę 5 lat. Bóg powiedział jedno słowo i przeszło 7 wieków. Amen? Dla Niego to nie ma znaczenia. Dlatego chcę Cię zachęcić do gorliwej modlitwy, do niesamowitej, bo w modlitwie przychodzą objawienia. W modlitwie przychodzi słowo. W modlitwie przychodzi to, co Bóg chce powiedzieć. Amen? Wielokrotnie przypominam sobie na spotkaniach modlitewnych, kiedy dajesz za siebie wszystko, kiedy modlisz się, kiedy uwielbiasz Boga, kiedy Go szukasz, kiedy potrzebujesz Go, On przychodzi ze słowem i to jest przełom. Amen? Chciejmy zawsze tak przyjść. Co tam jeszcze zapisałem? Wrogów to już wiemy, niech skrzyni z ciałem w każdej modlitwie i prośbie. W każdej modlitwie i prośbie. Amen, halleluja. Właśnie, już wiem, co chciałem powiedzieć. Apostoł Paweł pisze w tym właśnie Efezjan, tam, gdzie jest zbroja Boża, przyrównuje wszystko do jakiejś zbroi. Zauważyliście to? Wiecie, ja to dopiero kilka tygodni temu zobaczyłem. Może teraz trochę wyjdę na żółto dziuba. Wy to już wiedzieliście. Ale zobaczyłem, że zbroja Boża jest niesamowicie opisana. Wiecie, jest hełm, który chroni nasze myśli, nasze, wiecie, to jest bardzo ważne, prawda? Żeby mieć ochronę myśli. Widzicie, co dzisiaj się wiadomościami robi? Głowę rozbić można. Musisz mieć hełm, zgadza się? Musisz mieć pancerz. Wiecie, co z sercem się dzieje? Musisz mieć pancerz, żeby strzała nie przebiła. Musisz mieć buty. Gotowy zawsze w Ewangelii, zawsze być gotowy do świadectwa, kiedy tylko ktoś potrzebuje, żeby być gotowy od razu. No bo nie ma czasu szukać butów, skoro już jest, wiecie, akcja, prawda? To już jest za późno. Musisz je mieć ubrane w tym momencie. Musisz mieć, co musisz mieć jeszcze? Pas, żeby się to wszystko nie rozwaliło, żeby nie być, wiecie, taki jak Pers, rozleciany, chaotyczny, ale musisz być spięty, musisz być gotowy, wszystko na swoim miejscu musi być. Co jeszcze? Miecz? Tak, tarcza wiary, amen, halleluja. Wiecie, tych pocisków jest tak wiele, że musimy to odbijać, musimy być bardzo precyzyjni w tym, kiedy przychodzi i ty musisz rozpoznać, że to jest strzała, która leci prosto, żeby cię zabić. Musisz to odbić. Musisz mieć miecz, którym operujesz bardzo sprawnie i wiecie, z wielkimi mięśniami, zgadza się? Dlatego, żeby wyrobić mięśnie, musisz czytać Słowo Boże. Musisz czytać, studiować i rozmyślać nad Pismem Świętym. Ale na końcu apostoł Paweł napisał tam to, z czym się chcę wam podzielić. W każdej modlitwie i prośbie zanoście błagania o każdym czasie za wszystkich świętych. Módlcie też się za mnie, że kiedy otworzę usta do głoszenia Ewangelii, żeby były otwarte drzwi. Wiecie, apostoł Paweł nie miał obrazu, żeby przyrównać modlitwy do jakiejś części. Wiecie, dlaczego myślę, że nie miał obrazu? Bo nie ma takiego obrazu. Jest ona tak potężna, jest ona tak niesamowitym narzędziem, że nie można tego do niczego przyrównać. Modlitwa jest tak właśnie ważna. Słuchajcie, każda część zbroi można do czegoś przyrównać i jest bardzo naprawdę pięknie przyrównana. Ale modlitwa jest kluczową rzeczą. Amen? Zanim było powiedziane o zbroi Bożej, to Daniel wiedział, co to jest modlitwa. Józef w Egipcie wiedział, co to jest modlitwa. Dawid wiedział, co to jest modlitwa. Każdy w Starym Testamencie, każdy, kto znał Boga, wiedział, co to jest modlitwa. Amen? Wiedział, jaką moc ma modlitwa, że ona przemienia historię, że ona zmienia rzeczy. Amen?
Dlatego chcę was zachęcić. Modlitwa jest czymś niesamowitym. W modlitwie możesz związywać i rozwiązywać. Możesz w modlitwie ogłaszać. Znając Bożą wolę, będąc z myślą Bożą, możesz robić naprawdę, zmieniać bieg historii. I teraz chcę przejść do następnego punktu. Powiedzcie mi, co mógł staruszek, senior zrobić w wieku 87 lat? Co mógł zrobić, będąc właśnie tam, w Królestwie Perskim, na wygnaniu, nie mając za bardzo dużo sił do budowy, a trzeba budować miasto? Modlić się. Nie wiem, czy zauważyliście, ale to na pierwszą modlitwę został wydany dekret i Izrael zaczął wychodzić. Po drugiej modlitwie, co się stało? Ruszyły prace w świątyni. Co poruszyło serce króla? Bóg. Kiedy się modlisz, Bóg porusza serca. Kiedy się modlisz, Bóg zmienia historię. Chcę wam powiedzieć dzisiaj bardzo wyraźnie. Ten staruszek wpisał się do tego, żeby zmienić historię świata. Jego modlitwy sprawiły to, że Bóg pobudził niebo do działania. Amen. Jego ręka była pobudzona przez modlitwy tego człowieka do działania. I to jest niesamowite. Chcę was zachęcić do tego. Może czasami myślałeś sobie, mam już swoje lata, co ja tam mogę? Młodzi to potrafią, chodzą na ewangelizację, ewangelizują, rozdają, a ja już mam trochę. Słuchajcie, nigdy tak nie mów. Popatrzcie się na Daniela. Popatrzcie na Daniela. Będąc młodym, wiedział, że kiedy będzie przy Bogu, Bóg go wywyższy, da mu swoje miejsce. Amen. Dał mu mądrość dziesięciokrotnie większą od wszystkich innych. A potem nigdy nie wyrzekł się. Nigdy nie stanął w miejscu kompromisu. Zawsze stał przy Bogu. Mocno stał przy Bogu. Nawet jeżeli to kosztowało życie. Słuchajcie, to ujmuje serce. Nawet jeżeli by kosztowało go to życie. A kiedy już był w takiej, wiecie, sędziwej starości, wiedział, co może zrobić obietnica Boża plus modlitwa. Amen? I do tego was chcę zachęcić. To jest coś, do czego chcę was zapalić, zachęcić. Chciałbym, żebyście czytali to, żebyście to zapisali, ale też, żebyście tego nie zostawili w notatkach, żebyście to zaczęli używać. 86-letni senior modli się w kraju odległym od Jerozolimy, nie wiem o ile tysięcy kilometrów, i zmienia bieg historii. Wyobrażacie sobie to? Człowiek zmienia bieg historii. Umie poruszyć niebo. Ten to ma wpływy, prawda? Tak po naszemu mówiąc, ale to jest wielka rzecz. Modlitwa zgodnie z wolą Bożą. Amen. Jeszcze mam jedno takie. Daniel w całym swym życiu nie sprawował tak wielkiego wpływu władzy, jak w rozdziale 10. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Słuchajcie, Daniel w swoim życiu był tak, jako młody człowiek był przełożonym wróżbitów, przełożonym nad wróżbitami, a było ich tam setki. Był ministrem nad prowincjami. Był drugi po królu w autorytecie, w hierarchii władzy, w imperium na całym świecie, największym na całym świecie. Czy wyobrażacie sobie jakąś wyższą władzę dzisiaj? W takim miejscu. Ale jestem przekonany, że nigdy w takim miejscu autorytetu i władzy Daniel nie był, jak właśnie w tym rozdziale, kiedy się modli. Kiedy ogłasza i niebo wstępuje, żeby rozrobić porządek na ziemi. Takiego autorytetu nigdy, takiej władzy nigdy nie miał, będąc przez całe życie 80-letni staruszek. Zgadzacie się ze mną? Jak tak, to zapiszcie. Jak nie, to nie piszcie nic. Sprawował tak wielkiego wpływu władzy, jak w rozdziale 10. I teraz uważajcie, co sobie zapisałem. Jednocześnie pogrążony w smutku, słaby, uniżony i poddany. Nigdzie nie znajdujemy Daniela tak poddanego, jak właśnie wtedy, kiedy największą władzę sprawował.
to jest dla mnie niesamowita lekcja. Że człowiek, zmieniając bieg historii, nie staje się kimś światowym na pierwszych stronach gazet, ale jest uniżony, poddany, na kolanach i nie umie wstać ze swoich rąk. Powiem to w drugiej strony, odwrotnie, teraz wam powiem. Nie umiesz wstać z kolan, jesteś słaby, zrozpaczony, na ziemi jest kałuża łez i wydaje ci się, że ta modlitwa była wszystkim, co wykończyło ciebie do reszty. A okazuje się, że zmieniłeś bieg historii. Rozwiązałeś wiele więzów. Zwyciężyłeś przeciwnika. Wyrwałeś z piekła wiele ludzi. Właśnie w tym momencie. Wyobrażacie sobie to? Chcę, żebyście to wyobrazili. Jaką cenę ma modlitwa, jak cenna jest modlitwa, jak ważna jest modlitwa w twoim życiu. Amen? To chyba sobie na złoto napiszę. I ostatnie coś tutaj napisałem, ale muszę okulary wziąć. Modlitwa przywołuje Bożą interwencję i pomoc z nieba, ale nigdy nie wywyższa człowieka, który się modli. Przeciwnie, powala go na ziemię. Amen? Wierzycie w to? To jest właśnie to. To jest ten moment.